W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dzisiaj słyszymy Ewangelię o końcu świata. Przed mszą był chrzest i tam jest, zawsze wiemy, że zapalamy świecę, symbol łaski uświęcającej. Świeca rozprasza ciemności, daje nam światło. Dzisiaj święty Paweł mówi, żeśmy wyszli z ciemności do Królestwa Syna Jego Jednorodzonego. I przy kanwie Ewangelii końcu świata świeca, chciałem powiedzieć o ciemnościach, które mają nastąpić. Któż z was nie słyszał o trzech dniach ciemności? Bo ja słyszę o nich od dziecka, że mają nastąpić. Aczkolwiek kiedy zastanawiałem się, co powiedzieć dzisiaj na kazaniu, to tak chyba nieodparte przekonanie, że powinienem właśnie dzisiaj powiedzieć o tym, o trzech ciemności. Niekoniecznie może dlatego, że to ma jakoś nadejść w najbliższym czasie, ale może dlatego, że niektórzy, którzy tutaj są, już nie będą mieli może więcej okazji o tym słyszeć. Więc opatrzność Boża ma swoje drogi. A więc owe trzy dni ciemności, to jest ta straszna zapowiedź, nie mówię zapowiedź, ale to straszne wymierzenie kary, który wisi nad światem, jest zapowiedziane w Księdze Apokalipsy świętego Jana. W rozdziale 8 czytamy: i ujrzałem, a usłyszałem jednego orła, lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze zatrąbić. I dalej: a piąty wylał swą czaszę na tron bestii, i w jej królestwie nastały ciemności. O tych trzech dniach ciemności mówi bardzo dużo świętych. I nieprzeliczona liczba prywatnych objawień, których tutaj nie będę przytaczał, bo nie należy prywatnych objawień zatwierdzonych rozgłaszać. Natomiast zdumiewająca jest bez względu na okres, bez względu na miejsce, zadziwiająca zgodność nawet w drobnych szczegółach, jak ma ten straszny czas przebiegać. Dzisiaj słyszymy, Pan Jezus mówi w Ewangelii: słońce nie da swego blasku, moce niebieskie poruszone będą. I tu wybrałem kilka takich przekazów. Staram się wybierać samych błogosławionych i wymienionych na ołtarzu, aby Wam trochę przybliżyć te kilka tych zapowiedzi tego owego czasu mroku. Więc na początek wybrałem włoską mistyczkę błogosławioną Elżbietę Kanorimore. Żona, matka czworga dzieci, z czego dwoje zmarło po urodzeniu. Doskonała patronka dla małżeństw z kłopotami. Mąż jej był człowiekiem rozwiązłym, spustnym, niewiernym, więc miała z nim ciężkie życie. Nawrócił się dopiero po jej śmierci. Został franciszkaninem. Potem przyjął święcenie kapłańskie i zmarł w opinii wielkiej świętości jako wielki pokutnik za zło, które uczynił wtedy, kiedy był mężem błogosławionej Elżbiety. Więc na pewno ofiara jej życia przyniosła taki skutek, że po śmierci zaprowadziła swojego męża prawie do bramy nieba. I owa mistyczka błogosławiona Elżbieta miała właśnie różne wizje, których jak się czyta fragmenty, to ma się nieodparte wrażenie, że tak jakby widziała przynajmniej poprzedni pontyfikat. I tak 24 lutego roku 1814 pisała tak: widziałam wielu kapłanów, którzy wściekle zrywali szaty liturgiczne. Widziałam, jak bezczeszczone były święte ołtarze przez bardzo złe sługi naszego Pana. Miesiąc później, modląc się za Ojca Świętego, ujrzała go w otoczeniu wilków. Widziałam owe wilki, które otaczały papieża. A dwaj aniołowie płakali. Gdy zapytałam ich, dlaczego są smutni i lamentują, oni, patrząc na Rzym z oczami pełnymi współczucia, odpowiedzieli: nieszczęsne miasto, niewdzięczni ludzie. Sprawiedliwość Boża ukaże ich. W roku 1815, w styczniu, aniołowie pokazali wielu duchownych, którzy prześladowali Jezusa ukrzyżowanego, naruszali świętą Ewangelię i głosili ją na opak pod pozorem dobra.
Ujrzałem, jak wściekłe wilki planowały strącić przywódcę kościoła z tronu. Potem pozwolono mi zobaczyć, jak straszne oburzenie Boga wzbudza zachowanie tych wilków. I dalej. Widziałam cały świat w konwulsjach, zwłaszcza Rzym. Duchowni ze względu na fałszywe doktryny byli rozproszeni, prześladowani i mordowani przez bezbożników. Zakony nie zostały całkowicie zniszczone, ale były również zdziesiątkowane. Niezliczona liczba ludzi zginęła w masakrze. Jednak nie wszyscy zostali potępieni. Ocaleni ci, którzy widzieli godne, którzy prowadzili godne i święte życie. Aczkolwiek wśród tych wizji błogosławionej Elżbiety najbardziej na uwagę zasługują właśnie te, które przypowiadają o wywalaniu gniewu Bożego. I ta straszliwa wizja oczyszczenia świata, tak jak opisuje ją Elżbieta, przedstawia się następująco. Niebo przybrało kolor ciemno-niebieski i będzie zasnute chmurami tak gęstymi i ponurymi, że nie sposób będzie na nie patrzeć bez przerażenia. Wszędzie odczuwać się będzie mocny wiatr z okropnym gwizdem, który w powietrzu uwielokrotniał się jak wycie wściekłego lwa. Strachem i odrazą napełnie nie zostali zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Wszędzie zapanuje chaos. Nadszedł czas mordowania bez miłosierdzia. Boża karząca ręka zaciąży nad tymi nieszczęśnikami. On w swojej wszechmocy ukaże ich pychę, chciwość i bezczelną zuchwałość. Do wytępienia tych bezbożników i heretyków pragnących obalić Kościół i zburzyć jego fundamenty, Bóg zatrudni potęgę piekła, bo ci niegodziwcy chcieli Boga zrzucić z jego tronu. Bóg jednak będzie się z nich śmiać, z ich złości i ukaże tych złoczyńców jednym skinieniem swojej wszechmocnej ręki. Uczyni to w ten sposób, że pozwoli mocą ciemności opuścić piekło. Ogromny legion złych duchów zaleje cały świat. Te poprzez dzieło zniszczenia wykonają rozkazy Bożej Sprawiedliwości, bo złe duchy muszą być jej posłuszne. Gdy ten akt się dopełni, źli będą ukarani śmiercią, a te niegodziwe miejsca, gdzie Boga obrażano przez zbezczeszczenie, służbę namiętnością i świętokradztwa zostaną zburzone, a wtedy wszystko rozjaśni się ponownie. I najpierw na niebie zobaczycie wielki złocisty krzyż. Wszyscy na całym świecie usłyszą wielki grzmot. Powstanie wielki wiatr i będzie zmiatać wszystko, co stanie na jego drodze. Ziemia zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze. Widok nieba się zmieni. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Miłosierdzie dostąpią jedynie ci, co mają Boga w sercu. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy władowane demonami, złymi duchami. I one będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk i płacz. Domy będą się rozpadały jak domki skar. W tej strasznej godzinie szatani będą sobie śmiało poczynać, porywać będą dusze tych, co się wyrzekli Boga i szerzyli na świecie niewiarę. I z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemne niech drżą matki, morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Dalej już daruję sobie te opisy. Po trzech dniach tej nawałnicy i strasznego gniewu widok będzie tak straszny. Zbliża i popiół stąpi z nieba. Stąpi z nieba wielki, majestatyczny anioł Boży w białych szatach. Tłoni będzie miał gałązkich i zoku. On to do wszystkich mórz i rzek i oceanów włoży owe gałązki i oczyści wody, a woda stanie się jasna. Uświęcona mocą Bożego chizopu i będzie zdrowa jak napój. Wtedy piękny blask przyjdzie na ziemię, aby ogłosić pojednanie Boga z ludzkością. I też ciekawe, że błogosławiona Elżbieta widziała po tych dniach triumf Kościoła. Że na nowo zostanie zreformowany Kościół, będzie nowy papież i będzie tysiącletne panowanie Maryi. Powstaną tak wielcy reformatorzy, które będą przypominać duchem świętego Ignacego z Loyoli. Ale pójdźmy trochę bliżej naszych czasów. Kolejną świętą, błogosławiona Maria,
Nie wiem, jak się wymawia te włoskie nazwiska, ale tu ma napisane Taigi, więc nałóżmy, że to tak. Wyniesiona na ołtarze przez papieża Benedykta XV i proces rozpoczął już Pius IX. 20 maja 1920 roku, wzorowa żona, matka siedmiorga dzieci. Tak przeglądałem jej biografię tutaj przykładając te kazanie i jestem zachwycona tą kobietą, jest niesamowita, bo no właśnie pełniąc obowiązki stanu jako żona i matka, jednocześnie no, takie dary mistyczne, nawet tak obfite, że musiała prosić Ducha Świętego, aby nieco je zabrał, bo ma też obowiązki względem męża i dzieci i nie jest w stanie jakoś tym wszystkim sobie poradzić. Zachęcam do zapoznania się z jej życiem, jestem nieco bliżej. I to, co ona widziała w swoich mistycznych wizjach, przedstawia się następująco. Na całą ziemię stąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały 3 dni i 3 noce. Nic nie będzie widać, a powietrze będzie przepełnione zarazą, która dotknie przede wszystkim, ale nie tylko wrogów religii. W czasie tej ciemności nie będzie możliwe użyć jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez człowieka, tylko poświęcone świece. Kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, padnie martwy na miejscu. W czasie tych 3 dni ludzie winni pozostać w swych domach, odnaleźć różaniec i błagać Boga miłosierdzia. Wszyscy wrogowie Kościoła, znani czy nieznani, zginą podczas tej powszechnej ciemności. Wyjątkiem będzie garstka, którą Bóg wkrótce nawróci. Powietrze będzie pełne demonów, którzy ukażą się pod różnorodną, ohydną postacią. Religia będzie prześladowana, kapłani będą mordowani, kościoły będą zamknięte, ale na krótki czas. Ojciec Święty zostanie zmuszony do opuszczenia Rzymu. A po tym wszystkim również właśnie masz też wizję nowej ziemi. Po 3 dniach ciemności święty Piotr i Paweł stąpią z niebios. Będą nauczać cały świat i wskażą nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciała i spocznie na tym, który ma zostać nowym papieżem. Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. Ciekawe też podaje, że i Rosja nawróci się. Ale chodźmy jeszcze bliżej, tak żeśmy zahaczyli już o nasz wiek. Bretońska mistyczka i stygmatyczka, służebnica Boża Julia, mam tu napisane Jachenny, z La Frode. Odnośnie szczegółów, które już tutaj wcześniej w zasadzie znamy, powie nam, że ten kryzys będzie niespodziewany, a kara dotknie wszystkich i będzie postępować jedna po drugiej. Wszystkie prace zatwierdzone przez nieomylny Kościół przestaną istnieć. Takie, jakie są dzisiaj przez jakiś czas. W tej bolesnej zagładzie wspaniałe znaki objawią się na ziemi. Nie pozostanie wszelki ślad najświętszej ofiary, ani śladu wiary i dezorientacja będzie wszędzie. Święty Michał mówi, że szatan będzie przez jakiś czas posiadany wszystkiego i że będzie całkowicie panował nad wszystkim. Że wszelkie dobro, wiara i religia zostaną pochowane w grobie, a szatan i jego ludzie będą triumfowali z radością. Ale po tym z kolei triumfie przyjdzie Pan i zapanuje nad złem i podniesie z grobu umarły Kościół i upadły krzyż. I to ciekawe, że owa Julia podaje nam, że te 3 dni to będą czwartek, piątek i sobota. Dzień Najświętszego Sakramentu, Krzyża Świętego i Matki Przenajświętszej. To będą 3 dni bez jednej nocy. Ziemia zostanie okryta ciemnością, wtedy całe piekło wyjdzie na ziemię. Grzmoty i błyskawice sprawią, że ci, którzy nie wierzą w Boga i nie ufają mojej potędze, umrą ze strachu. I również podaje te same szczegóły, co poprzedni. W czasie tych 3 dni przerażających ciemności nie wolno otworzyć żadnego okna. Nikt bowiem nie może zobaczyć ziemi i straszliwego koloru, który będzie miała w tych dniach kary. Kto to zrobi, natychmiast umrze. Niebo będzie płonąć, a ziemia będzie pękać. Tych 3 dni ciemności niech wszędzie płoną poświęcone świece, a żadne inne światło nie będzie zapalone. W tych przerażających ciemnościach tylko świece uczynione z pobłogosławionego wosku będą dawać światło. Jedna świeca wystarczy na czas trwania tej piekielnej nocy. Zgromadźcie się wokół nich z krzyżem i ze świetlnymi wizerunkami. To oddali od was terror. W domach ludzi złych i bluźnierców te świece nie dadzą światła.
Potem też daruję sobie ten opis, bo jest mniej więcej taki sam jak poprzedni. Rok 34. Faustyna Kowalska. Dzienniczek, punkt 85. Mówi Pan Jezus, napisz to. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę w pierwszy pokój miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień straszliwy, będzie dany ludziom znak, będzie znak na niebie taki, zgaśnie wszelkie światło i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworu, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to krótki czas przed dniem ostatecznym. Potem tu mam też wypowiedzi z błogosławionej Eleny Ajero, też stygmatyczki zakonnicy włoskiej, do 60, który również mówi o ciemnościach będących zapaść nad ziemią. I ojciec Pio. To na koniec wstawiłem. Owa noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie słyszycie grzmoty, zamknijcie wszystkie drzwi i okna, z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem i żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Matkę Bożą. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty. Wiatr przyniesie ze sobą różne trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał niewinnie i umrze niewinnie, zostanie męczennikiem. Dobrze, pozamykajcie, uszczelnijcie okna i nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie świecę poświęconą, która wystarczy na wiele dni i módlcie się na różańcu. Moce natury wstrząśnięte będą, deszcz ognia napełni ludzi przerażeni, ale miejcie odwagę, jestem pośród was. No, potem cały długi opis, mniej więcej podobny do pozostałych. Szatan zatriumfuje jednak po trzech nocach ogień i trzęsienia ziemi ustaną. Następnego dnia słońce wzejdzie i oświeci ziemię. Aniołowie przybędą z nieba i przykryją ziemię duchem pokoju. Ujrzycie wrzask słońca i będzie to czas wiosny. Tak jak sobie szedłem dzisiaj do kościoła, myślałem sobie, że można te polety zamontować w tych oknach. Moi drodzy, co się tutaj powtarza? Może Pan Bóg jest miłosierny, ale sprawiedliwość Boża ciąży nad światem. I jeżeli z jakiegoś powodu powstrzymuje te wydarzenia, które mam się tutaj, są tutaj opisane, to może ze względu tylko na to, że liczę, żeby jak najwięcej ludzi ocalało z tej pożogi. Zobaczcie, że czytałem różne ludzi w różnych czasie, a te opisy są takie same. Wszyscy mówią o trzech dniach i nocach, że trzeba będzie nie wychodzić z domu, mieć poświęcone gromice, przecież Kościół co roku daje wiernym gromice do domów, aby je mieli. Aby mieli też wodę święconą w domu. Takie rzeczy mieć należy. To są objawienia prywatne. Nawet jeżeli ktoś jest wniesiony na ołtarze, to my nie mamy obowiązków to wierzyć. Ale myślę, że roztropnie by było wiedzieć, jeśli się to stanie, jak należy się zachować. Ponieważ bohaterów wtedy nie będzie i wszyscy będą umierać ze strachu. Ale strach to są tylko emocje. Jeżeli zapamiętamy, co to tutaj jest, to było powiedziane, żebyśmy pilnowali, że będziemy w łasce uświęcającej. Bo jeżeli ten dzień Pański przyjdzie jak złodziej, nie wiadomo kiedy, to może już nie będzie czasu się wyspowiadać. Bo ksiądz może się kazać za daleko. Więc, moi drodzy, dlatego starajcie się zawsze chodzić w łasce uświęcającej. A kto ją straci, niech natychmiast dokona wszystkich starań, aby ją na nowo odzyskać. To jest tak proste, tak banalnie proste w momencie, kiedy chodzimy w światłości. Więc póki chodzimy w światłości, to baczmy, abyśmy byli gotowi, aby nas ciemności nie ogarnęły. Najmniej miejsce mówi Pan Jezus. Tu nie trzeba jakich przygotowań, bo przecież to są banalne rzeczy. Woda święcona, różaniec, gromica.
i wiara w sercu, w której szatan przez strach będzie próbował jakoś wykorzenić i jakby się powstrzymać, żeby nie wyglądać z ok. No, pamiętam przecież żonę Lota, która chciała popatrzeć na gniew Boży, który spadł na Sodomę i Gomorę i umarła. Bóg powiedział, nie będziesz patrzył na gniew. Tam się zamieniła słup soli, może umarła ze strachu. No nie wiemy, w każdym razie wiemy, że no, jej żywot się skończy, na to była ciekawska. Tyle, moi drodzy, dzisiejszego kazania. No nie, żeby was straszyć, to mówię, tylko zachęcić do tego, do większej gorliwości, abyśmy trwali w łasce uświęcającej. Bo dla katolika to jest sprawa najważniejsza. Czy mam łaskę w chwili śmierci? Bo jeżeli te emocje piekielne będą uwolnione i sobie tak szatan razem z tym legionem diabłu będzie sobie tak poczynał z woli Bożej po ziemi, no to natychmiast pożre tych, którzy nie będą mieli łaski duszy. A jakoż masz pewność, że wtedy zbudzisz sobie, albo zdążysz wzbudzić sobie żal doskonały. Bo do łaski sakramentalnego odpuszczenia grzechów w świętej spowiedzi wystarcza według zdania teologów tylko lęk przed piekłem. To oczywiście nie jest rzeczą doskonałą w życiu chrześcijańskim. Bo powinniśmy z miłości do Boga, żeśmy wyobrazili żałować, a nie, że się boimy, że trafimy do piekła. Ale to wystarczy, albo trzyma się zgrzeszenia. Więc, moi drodzy, bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi, aby was nie zastał ten dzień pański z tą świecą, która się skończyła oliwa, aby się nie wkładać głupim na ten dzień. Bo my pójdziemy szukać, a wtedy przyjdzie Pan, oblubieniec, zamkną drzwi i nas nie wpuszczą. Zostawię stanie do powiedzenia. Oczywiście nie powiedziałem tutaj o Matce Bożej, bo to jest właśnie czasami rzeczy tak oczywiste, że uciekają. Na koniec niepokalane serce Maryi triumfuje. I tutaj nie powiedziałem też o Fatimie, bo to się doskonale uzupełnia z tym, co Matko Boże w Fatimie mówiła. Te tysiące lat królowania Matki Bożej, królowania Chrystusa, które nastąpi po tych ciężkich dniach, no to się stanie. Ja to jestem przekonany, że tak będzie. I uważam, że o tej gromnicy i płonącej świecy obraz Matki Boskiej poświęcony, czy też częstochowskiej, czy ostrobrańskiej, czy jakiejś innej, powinien również każdy dom być, bo to jest ta gwiazda, która nas przeprowadzi przez tę ciemność. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.